Debaty przedwyborcze w kampanii wyborczej są standardem we wszystkich demokratycznych państwach, nie tylko w Polsce. I dobrze, że są, bo możemy dowiedzieć się trochę więcej o zamierzeniach, o zachowaniach, o wizerunkach takich już z bardzo bliska i w konfrontacji nierzadko liderów ugrupowań partyjnych. Ostatnie debaty, które miały miejsce w naszej publicznej, skądinąd telewizji, no, nie zawsze pokazywały najlepsze, co by chcieli ci, szczególnie liderzy głównych ugrupowań, przedstawić. W pierwszej debacie właściwie miało się wrażenie, że dwie panie liderki ugrupowań, głównych ugrupowań partyjnych mówią głównie do siebie, może trochę do swojego elektoratu, ale na pewno nie, tak naprawdę nie do wyborców. Były to oklepane formułki przygotowane przez sztaby wyborcze. Miało się wrażenie, że tak naprawdę ci, którzy mają zagłosować, i tak są traktowani trochę jak mięso wyborcze, żeby wiedzieli mniej więcej, gdzie krzyżyk postawić, a właściwie te role to już tak to są z grubsza rozdane. Druga debata była ciekawsza, choćby przez to, że było w niej więcej uczestników. I to uczestników, którzy mieli coś do powiedzenia inaczej niż Platforma i PiS, i to i z prawa, i z lewa. I to był bez wątpienia duży sukces drugiej debaty i duży plus. Natomiast zdecydowanie gorzej wypada to w kwestii pewnej wiarygodności dziennikarskiej. Ja jako dawny dziennikarz mediów publicznych z trudem przyjmuję do wiadomości, że szczególnie publiczna telewizja może wykonywać tak daleko idące manipulacje na swoich widzach. Otóż dwie pierwsze części drugiej debaty traktowały o różnych ważnych sprawach społeczno-politycznych, o polityce zagranicznej, o różnych rzeczach. Natomiast trzecia miała potraktować o najważniejszej sprawie, o ustroju i wizji państwa. Albo wizji i ustroju państwa, jak kto woli, bo tak chyba nawet było w tytule. No i cóż się stało? Okazało się, że ustrojem państwa jest polityka zdrowotna, ustrojem państwa są sojusze, które będą albo nie będą zawierane po wyborach, ustrojem państwa jest konkordat. Aż trudno było uwierzyć w to, co się dzieje. Próbowali protestować w tej sprawie zarówno Paweł Kukiz, jak i Janusz Korwin-Mikke, ale to nie zrobiło żadnego wrażenia. Wręcz odebrano czas Pawłowi Kukizowi, który musiał poświęcić na zwracanie uwagi, a potem wysłuchiwanie uwag ze strony dziennikarzy. Kto za tym stał? Wydawca? Kto stał za wydawcą, że tak to ustawił? No bo jakże sobie można wyobrazić, że w najważniejszym punkcie debaty politycznej, w sytuacji, kiedy kilka z ugrupowań ma bardzo istotne propozycje ustrojowe, w tym również PiS przecież, choć schował ostatnio swoją konstytucję gdzieś za plecy i jej nie pokazuje, swój projekt konstytucji, a już na pewno Paweł Kukiz, dla którego sprawy ustrojowe są podstawowe, no bo to chociażby jednomandatowe okręgi wyborcze, o których tak wielokrotnie mówię i nie tylko ja, i to jest to, co głównie mnie łączy z ruchem Pawła Kukiza, ale i inne elementy, sądownictwo, wybieralność tego sądownictwa, relacje między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą, które bardzo blisko były również w zainteresowaniach Korwina-Mikke. Jak można dokonać takiej manipulacji? Jak można tak zlekceważyć swoich wyborców? Coś podobnego, w moim przekonaniu, może się zdarzyć tylko w kraju, w którym jest partyjny system wyborczy, bo tak naprawdę to partie, i to te największe, są właścicielami wszystkich telewizji, w sensie merytorycznym, wszystkich telewizji, zarówno publicznej, jak i tych prywatnych, które mają wspólne interesy właśnie z głównymi ugrupowaniami politycznymi. Czas najwyższy to zmienić. Czas na jednomandatowe okręgi wyborcze. Nie idziemy do Sejmu po stołki, po władzę, po apanaże. Idziemy, żeby zmienić oblicze polskiej polityki, żeby w Sejmie znaleźli się prawdziwi
wasi, moi reprezentanci, żeby posłowie tworzyli odpowiedzialnie prawo. System zrobi wszystko, by je zdyskredytować. System zrobi wszystko, by te JOW-y ośmieszyć, ponieważ rozwala to zmiana systemu na ordynację większościową. Ordynację obrocznie większościową oznacza koniec robienia biznesów przez polityków kosztem narodu.